to były pierwsze kręgi akademickie przecież. Cały ruch akademicki wziął się z Kuźnicy, tamtej Kuźnicy. Potem była ta druga Kuźnica. I o tej wiem najmniej. Natomiast, poza tym, że wiem, że była, natomiast to, co zrobili, po Kuźnicę sięgnęli w 81 roku starsi harcerze, na zasadzie takiej, żeby też wykuć nowy model postępowania z tą młodzieżą starszą w harcerstwie, z jej rolą, wypracowania jej sposobu na pełnienie służby. Właśnie ale dziś padły takie słowa jako kontrapunkt do HSPS-u, którego miało to być zaprzeczeniem. Było i bardzo dobrze. Ale jak myślisz, czy środki potrzebne są do tego, żeby była Kuźnica? No bo Perkoz jak był, to był miejscem, gdzie można było przyjechać, to znaczy, być. Na pewno potrzebne jest miejsce. No miejsce, które da taką markę. Dlatego ja dzisiaj bardzo boleję, od lat boleję, że przestaliśmy mieć szkoły instruktorskie. W budowaniu nie ma żadnej organizacji, a ty jako pozarządowiec i harcerz doskonale o tym wiesz, bez kadry, bez liderów. Nie ma tych liderów, jak kształcić, przestaje istnieć organizacja. Masz tą kadrę wykształconą, to ona musi się skądś wziąć, tak? Ona się nie weźmie. Ona się musi ukształtować. Z regulaminu. Tego. I nie można też nauczyć ich przez 20 godzin, tylko trzeba z tymi ludźmi być. Ona musi się czuć przynależna do elity w tej organizacji, w której jest. Zbudować swoją tożsamość. Liderzy muszą czuć się elitą. Oni nie mają się czuć elitą na zasadzie wyniosłości ponad innych, bo jesteśmy mądrzejsi, ale w tym dobrym z tego słowa znaczeniu, prawda? Elita jako taki wyznacznik grupy, to co ja wczoraj mówiłam wczoraj na ognisku, tak? Że my w tych młodszych harcerzach żałowaliśmy, że nie stworzyliśmy między kadrą młodszo-harcerską, nie wytworzyła się taka elita, do której by się chciało dołączyć i podnosić siebie wyżej, tak? A może w takim razie potrzebne są takie środowiska? Przecież ja tak ta zmiana następowała. Kicham, Krąg Białej Podkładki, te wszystkie drużyny. Pamiętaj, że w historii harcerstwa zawsze ogromną rolę, i to Kamiński doskonale nazywał, opisywał i robił, centra, jakimi były centralne szkoły instruktorskie, jakie były szkoły instruktorskie. Bez tego się nie obejdzie. Nie da się tego zrobić wędrującą, latającą szkołą instruktorską, jak latającym uniwersytetem. Tak. Ja wiem, że... Można to zrobić jeszcze karmionym buntem, ale jak nie ma buntu... Bo uznaliśmy, że to jest niepotrzebne. Myśmy to wybrali, myśmy sobie to wybrali przez przymus ekonomiczny, tak? No tak. I mamy świadomość, że to jest strata. Tylko jak z tego teraz wyjść? Bo tak, bunt ludzi nie zmobilizuje. Chyba, że ten, który się toczy, ale on nie ma chyba w sobie takiego konstruktywnego nurtu, jeżeli jest prawdą to, co mówisz, to znaczy o co ten spór idzie. Pieniądze, może warto o nie zawalczyć, ale ja powiedziałem, postawiłem taką tezę i ja ją będę bronił i zobaczycie, że jak harcerstwo nie zrobi teraz,